Na wysokości 809 metrów nad poziomem morza powstał nowy punkt widokowy, z którego rozpościera się imponujący widok na Głuszycę i okalające ją góry. Futurystyczną platformę widokową przypominającą latający spodek zainstalowano na szczycie Gomulnik Mały, nieopodal Grzmiącej. Jest to nowa atrakcja przygotowana dla turystów i mieszkańców na rok 2023. Całość została zrealizowana ze środków własnych gminy Głuszyca. No, inwestycja ma przede wszystkim na celu pobudzić turystykę w tej części gór, bo widzimy, że bardzo prężnie tutaj na dole w Grzmiącej, w Łomnicy rozwija się branża turystyczna w postaci kwaterodawców, a więc bardzo dużo takich miejsc powstaje. No i chcemy po prostu, aby do Głuszycy przyjeżdżało coraz więcej osób, które kochają góry, które kochają chodzić po górach, nie tylko w lecie, ale w przeciągu całego roku. I w związku z tym, żeby podnieść jakby bezpieczeństwo tego miejsca, no postanowiliśmy wybudować właśnie taki obiekt. Wraz z budową platformy widokowej gmina uporządkowała szlaki turystyczne, którymi można się tu dostać. Turyści mogą wybierać spośród różnych stopni trudności. Przygotowaliśmy trzy trasy. Te trzy trasy podzieliłbym ze względu na stopień trudności, a więc pierwsza trasa to jest ta najłatwiejsza z trzech strug, a więc z wsi Łomnica i to jest zarazem najdłuższa trasa, która nas doprowadzi do tego miejsca. Druga, która jest przygotowana, to jest pod nami, a więc ze wsi Grzymiąca, gdzie też również spokojnie sobie dojdziemy. I trzecia, najtrudniejsza, przez Muflonową Perć. I tutaj prośba do Państwa, aby tą trasę wybierały jednak te osoby, które potrafią chodzić po górach, które mają bardzo dobrą kondycję, ponieważ to podejście tutaj, które widzimy od dołu, jest bardzo wymagające, a w warunkach niesprzyjających, na przykład zimą, robi się bardzo trudne. Wynagradzając trudy wspinaczki, punkt widokowy oferuje bardzo szeroką panoramę, która pozwala dostrzec wali górę od strony zachodniej po góry Bardzkie na południowym wschodzie. Pomiędzy wyraźnie widać m.in. Borową, Wielką Sowę, a nawet odległą Ślężę i Wrocław przy dobrej widoczności. Budowa punktu widokowego kosztowała gminę Głuszyca prawie 300 tysięcy złotych.